Dzień dobry, nazywam się Anna Sieroń i witamy Was dzisiaj wszystkich na webinarze Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Spotkanie to jest drugim z cyklu krakowskich w Strefie Designu. A dlaczego krakowskich? Ano dlatego, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z Uniwersytetu SWPS. Po więcej informacji zapraszamy na stronę, do której link zamieściliśmy w opisie spotkania, a my przechodzimy już do głównego tematu naszego dzisiejszego webinaru, czyli do rozmowy o myśleniu wizualnym. Razem z Karoliną Adamczak będziemy starały się rozwikłać to, w jaki sposób żeby rysowanie w biznesie było czymś zupełnie naturalnym. A dlaczego akurat z Karoliną? Karolina na co dzień zajmuje się myśleniem wizualnym. Jako skrypka tworzy notatki wizualne z wydarzeń, konferencji i webinarów. Edukuje z myślenia wizualnego podczas szkoleń oraz w mediach społecznościowych. Czyli jednym słowem o rysowaniu wie prawie wszystko, jak nie wszystko. Witam również wszystkie osoby, które oglądają nas online i jednocześnie bardzo zapraszam do zadawania pytań. Przez cały webinar obok okienka z wideo znajduje się okienko czatu, gdzie mogą Państwo dyskutować, a także zadawać pytania, które będą w trakcie rozmowy przekazywane naszemu gościowi, a właściwie gościni. No i tutaj, żeby nie przedłużać dłużej, cześć Karolino, to ja może zadam takie pierwsze, otwierające, bardzo szerokie pytanie, gdybyś mogła mnie i wszystkim tutaj zgromadzonym powiedzieć, czym jest myślenie wizualne. Cześć Aniu, cześć wszystkim słuchającym nas i oglądającym. Dziękuję za zaproszenie. I myślenie wizualne oczywiście to tak jak wspomniałaś, jest duży, duży worek i tam jest przypiętych wiele rzeczy. Część używamy na co dzień, a część jest ostatnio takie modne jak sketchnoting, zapis graficzny, więc tak, wracam, ale ogólnie jest to myślenie obrazami, jakby my wszyscy to mamy tak naprawdę, jest to połączenie słowa i wizji. Dla mnie to jest taki też powrót do naszej pierwotnej komunikacji, bo pamiętajmy, że zanim zaczęliśmy pisać, no pierwsze rysowaliśmy. Jeżeli odkrywamy w jaskiniach dzieła pierwszych ludzi, no to były obrazy, więc dla mnie to jest takie coś pierwotnego, trochę może coś magicznego. I czym może nie jest też myślenie wizualne? Zacznę od tego. Myślenie wizualne nie jest sztuką, jest sposobem na komunikację, na to, żeby lepiej myśleć i na to, żeby też lepiej pamiętać. Więc to jest takie też narzędzie, może to nie jest złoty środek na wszystko, ale na pewno może nam pomóc w wielu sytuacjach. Super. O tych sytuacjach pewnie będziemy jeszcze tutaj mówić szczegółowo, ale zaczęłaś już tutaj budować tą definicję i użyłaś kilka myśleń. Mówiłaś o czyli zapisie graficznym, o sketchnotingu, o notatkach wizualnych i gdybyś mogła mi wyjaśnić, czym się w sumie te pojęcia od siebie różnią. Więc tak, sketchnoting. To jest chyba najczęściej słyszę to słowo, czy sketchnotki. To jest notowanie dla siebie i właśnie to jest połączenie tych słów i obrazu. Odejście od tego linearnego notowania, które wszyscy znamy ze szkoły, które dla mnie było chyba największą traumą szkoły w ogóle, więc są też moja miłość do myślenia wizualnego właśnie poprzez sketchnoting. Drugie jakby notatki wizualne jakby bardzo są połączone ze sketchnotingiem, ponieważ poprzez sketchnoting powstają notatki wizualne, czyli jeżeli widzimy jakieś takie kolorowe, zazwyczaj A4 poziomo kartkę, która jest bardzo kolorowa i tam właśnie widzimy jakieś takie ludziki połączone ze słowem, no to są notatki wizualne. Ja zajmuję się też graphic recordingiem, czyli zapisem wizualnym i podczas konferencji
No, przystoję albo siedzę obok panelistów i na żywo, w czasie rzeczywistym, tworzę właśnie taką trochę ala notatkę wizualną, która jest podsumowaniem wszystkiego, jakby podsumowaniem całej wiedzy, którą przekazuje prelegent. Tutaj też jest czasem możemy się spotkać z facylitacją graficzną. To już jest jakby wejście w grupę i rysowanie tego, co się dzieje w grupie i trochę jakby tutaj już mamy większą wtedy moc i bardziej wpływamy na proces poprzez obraz. Tak, to są chyba te najczęściej spotykane. Muszę powiedzieć, że o facylitacji graficznej właśnie usłyszałam po raz pierwszy i mówisz, że to jest rysowanie tego, co się dzieje w grupie, w sensie tego, co ludzie mówią, tego, co robią. Jak taka facylitacja wygląda? Jest proces w zespole, gdzie zespół debatuje nad tym, na przykład nad rozwiązaniem jakiegoś problemu albo znalezieniem jakiejś recepty i jakby żeby łatwiej było rozmawiać nad problemem, to dobrze go zwizualizować, więc taka osoba, taki facylitator, facylitatorka pomaga w trakcie rysować to, co mówią poszczególne osoby w zespole i przez to pomaga właśnie dyskutować nad tą najważniejszą rzeczą. Tak, i potem też pomaga jakby ten cały proces skumulować i na przykład na ostatnim rysunku zebrać to wszystko razem. Jest częścią procesu. Czyli to jest też trochę taki łatwy sposób na budowanie dokumentacji ze spotkań, gdzie jest dużo ludzi. Myślę, że to jakby też jest element procesu, który potem trzeba pewnie obrobić, ale tak, jest na pewno jakby rysunki wyjściowe są pomocą do dokumentacji tam kończącej proces. Super. A powiedz mi jeszcze, w czym w ogóle pomaga robienie takich notatek wizualnych, taki zapis graficzny, do czego to nam może służyć na przykład na dalszych etapach, jak już mamy taką gotową notatkę wizualną? Mówimy o na przykład z konferencji? Mhm. W trakcie, to jest cały proces, bo myślę, że w trakcie konferencji pomaga publiczności skupić się na tym, co mówi prelegent, ponieważ jakby myślę, że jesteśmy bardziej zaangażowani w to całe wydarzenie i jakby nie dostajemy tylko słów i prezentacji, ale dostajemy właśnie jeszcze tą trzecią wartość w postaci powstającej na żywo notatki. Przepraszam bardzo, mamy drobne problemy techniczne na chwilę. Wracamy z powrotem, przepraszam, techniczne, już tutaj wszystko ogarnięte z dźwiękiem, więc żeby przypomnieć, przed tą techniczną przerwą rozmawiałyśmy z Karoliną o tym, w czym nam pomaga robienie notatek wizualnych. I tutaj Karolina zaczęłaś mówić o tym, że jak jesteśmy na konferencji, to robi się z tego cały duży proces i tutaj Cię wpuszczam znowu w opowiadanie o tym, na czym stanęło. Tak, więc właśnie tworzymy w trakcie konferencji i jakby zaangażowanie jest większe i to jest pierwszy etap, ale następny. Goście konferencji, uczestnicy i uczestniczki dostają jakby taką gotową pigułę, do której mogą sobie wrócić po konferencji. A dodatkowo jakby tak jeszcze bonusem, na przykład jeżeli robię taki zapis graficzny na kartce,
to jakby mamy miejsce spotkań, gdzie można podejść, zobaczyć, powąchać, pobyć jakby z tą notatką. Ostatnio na przykład robiłam taki zapis graficzny na kartce 3-metrowej, więc jakby był taki efekt jeszcze wow do tego i można było podejść i tam zobaczyć, co poszczególni prelegenci mówili. To było wszystko na, jakby można było całość zeskanować jakby jednym spojrzeniem. A notatki graficzne, jeszcze myślę w ogóle o notatkach wizualnych jako dla nas, dla odbiorców, jakby już poza konferencjami. Notatka graficzna jest właśnie takim fantastycznym sposobem na zrobienie, jakby właśnie stworzenie sobie takiej pigułki z wiedzy, czy z jakiegoś podcastu, czy z jakiegoś kursu, którą jakby możemy przelać te najważniejsze rzeczy na kartkę i jednym spojrzeniem jakby skanujemy całość, cały proces. To jest właśnie ta magia, nie? Że nie musimy przeglądać 20 kartek i szukać czegoś gdzieś tych najważniejszych podkreśleń, tylko możemy, właśnie staramy się, żeby wszystko było w jednym miejscu. Super, fajnie, że zaczęłaś o tym mówić, bo tutaj pojawiają się pytania na czacie. I pierwsze pytanie od też nomen omen pani Karoliny brzmi, że mamy wrażenie, że często przez to, iż używamy słów do zapisywania sformułowań, brakuje nam tej kreatywności, aby zamienić słowa w obrazy. Czy możesz podpowiedzieć pani jakieś metody, ćwiczenia, żeby tą kreatywność pobudzić? Ja, jeżeli robię właśnie jakąś notatkę, czy też jakby gdzieś jestem w procesie, potrzebuję trochę ten mój mózg rozruszać, bardzo często mam przed sobą na przykład książki dla dzieci albo książki, z których też się uczę rysować. I bardzo mi to pomaga, że po prostu przeglądam sobie i wtedy łapię jedną rzecz, drugą rzecz i pomaga mi to właśnie w procesie. Druga rzecz jest takie proste ćwiczenie, nazywa się 30 kółek. Rysujemy sobie 30 kółek pustych, dajemy sobie minutę, dwie i jak najszybciej próbujemy je wypełnić różnymi wzorami, tak żeby każdy jeden wzór różnił się od drugiego i robimy to trochę na czas. I tu też jest ważne to, że skupiamy się na ilości i trochę w ten sposób zamykamy tego naszego krytyka wewnętrznego, bo właśnie też jest, myślę, tutaj ważne, żeby trochę z tym krytykiem wewnętrznym popracować i no i nie dopuścić go do głosu, że to wszystko musi być idealne, tylko właśnie idziemy dalej i te nasze komórki zaczynają myśleć szybciej i no, żebyśmy je rozruszali. To dwie metody na ten moment. Pewnie. A powiedz mi, jak ty w ogóle zaczęłaś rysować te swoje notatki wizualne? Od czego się zaczęło? Ja z wykształcenia jestem architektką krajobrazu. Jestem, no to także skończyłam licencjat na ASP, więc jakby trochę miałam ten, po angielsku powiem, background rysunkowy. Ale po moim macierzyńskim zaczęłam, właśnie miałam trzy macierzyńskie, jeden po drugim. Więc no wracałam po dosyć długiej przerwie na rynek pracy. Tak zaczęłam się zastanawiać, co i gdzie. I wtedy poszłam na pierwsze moje warsztaty wizualne do Klaudii Tolman, którą zresztą polecam śledzić jej bazę wiedzy. No i tak się zaczęło jakby i zobaczyłam, i miałam straszny problem z notowaniem, ze skupieniem się i zobaczyłam, że jakby to nie jest złoty środek, ale bardzo mi pomagał w myśleniu, w skupieniu się. I bardzo gdzieś tam do mojej osobowości ten sposób notowania i przyswajania wiedzy bardzo mi pasuje. Tak. Mm-hmm.
Zaczęłyśmy też już o tym mówić, że przez te rysunki łatwiej zapamiętujemy informacje. I tutaj pani Bernadetta podpytuje, w jaki sposób i dlaczego nasz mózg w ogóle woli komunikaty wizualne od tych, które są zapisane słowami? Jeżeli, może tak, jeżeli ja powiem słowo kot, to wszyscy, jak tu siedzimy, czy jak słyszymy, w naszym mózgu powstanie, jakby każdy sobie wyobrazi kota, a nie napis. Bo to jest taka podstawowa, jakby tak myślimy po prostu. I uważam, że inaczej, uważam, że w drugą stronę, że to właśnie tekst jest mniej naturalny dla nas. I więc dlatego bardzo się cieszę, że właśnie wracamy do emotek, do myślenia wizualnego, bo jest to, no gdzieś wracamy do tego, do tych naszych pierwotnych zmysłów. Mało tego, na przykład Arno Stern był takim jest edukatorem dla dzieci, odkrył, że badał dzieci na całym świecie i odkrył, że my wszyscy mamy zapisany w sobie kod, w jaki sposób rysujemy. Więc dzieci na przykład rysują na początku takie ości, potem są takie głowonogi, potem są domki. I to jest schemat, który powtarzają dzieci na całym świecie, nieważne gdzie mieszkają. Więc dlatego dla mnie to też jest taki dowód, że po prostu no, nasz mózg tak jest skonstruowany. I tak myślenie wizualne, myślę, że właśnie jest powrotem do tego, jak jakby jest bardziej przystosowane niż takie myślenie linearne. Zaczęłaś tutaj mówić właśnie o tym, jak rysujemy, kiedy uczymy się świata, jak dorastamy, że są ości, potem są ludziki z kresek i tak dalej, i tak dalej. Ja się kiedyś interesowałam tym tematem myślenia wizualnego, sketchnotingu i ono tak właśnie zachęca do tego, żeby zaczynać od prostych kształtów i tymi prostymi kształtami się bawić. I tutaj pani Anna na czacie nas zapytała, czy masz może gdzieś pod ręką jakiś przykład takich notatek graficznych, które pokazać? Wyślę je potem w czacie do wszystkich, bo tutaj nie mam takich, mam cyfrowo. Dobra. Więc trochę pozostając w tym temacie, pytanie, które... O, przepraszam, zawsze... przepraszam, mam. A, widzisz. To jest w ogóle książka inaczej, bo świat myślenia wizualnego jest o tyle też super światem, że jesteśmy bardzo połączeni, na przykład i się spotykamy raz na jakiś czas, ludzie na przykład z całej Europy, którzy się tym zajmują. I to jest taka książka, która była produkowana przez i dla ludzi, którzy się spotkali właśnie rok temu w Szczecinie. I tutaj mam na przykład notatki różnych osób, które tam się spotkały. To jest jeden przykład. I to jeszcze na szybko drugi jakiś. O, na przykład to jest taki też, myślę, bardzo klasyczny. To nie są moje notatki, tylko przykłady ludzi z całej Europy. Jest. Dzięki za pytanie. Super. To powiedz mi proszę w takim razie, bo to pytanie musi się pojawić na 100% i na pewno nie pierwszy raz je słyszysz, czy naprawdę każdy z nas umie rysować i każdy umie tą wizualną stworzyć? Tylko jeszcze nawiążę do pytania, bo tutaj widzę, będę podawała, myślę, że potem podam wszystkie nazwiska, które tu wymieniam. Na końcu zrobię taką notatkę, jeżeli wspomnę o jakimś nazwisku czy badaniu. Tak, że naprawdę każdy umie rysować i myślę, że to inaczej. W myśleniu wizualnym też nie chodzi tylko o rysowanie. Tu chodzi o prosty rysunek. Inaczej, do 7 roku życia dzieci umieją rysować, a potem idą do szkoły i nagle coś się zmienia. Myślę, że to jest też dużym problemem nasz system edukacji,
który zmienia się i w ogóle mamy fantastycznych nauczycieli. Ja myślę, że to w ciągu kilku lat się zmieni, ale na ten moment widzę, jak moje dzieci też nagle zaczęły się przejmować tym, co rysują, a my dużo rysujemy w domu. Więc to jest jedna rzecz, że wszystkie dzieci umieją rysować, więc uważam, że wszyscy dorośli też umieją rysować, tylko gdzieś tam coś po drodze jest nam zabrane. Jest to umiejętność taka jak każda inna. Ja trochę, tak jak mówiłam, że miałam background rysunkowy, ale z drugiej strony musiałam się też nauczyć na nowo rysować, właśnie wrócić do tych najprostszych form, bo one są jakby tym przekazicielem informacji. I Mike Roddy, który jest prekursorem myślenia wizualnego, zawsze mówi, że jeżeli umiesz narysować kropkę, kreskę i kwadrat, to umiesz narysować wszystko, ponieważ każda, zwróci uwagę, że jeżeli rysujemy tak te najprostsze kształty, to on najprostsze ikonki, czyli najprostsze rysunki, to one są zbudowane zazwyczaj z tych najprostszych kształtów. Tam jest linia, tam jest jakiś łuk, tam jest kółko. One są po prostu w jakiś tam sposób połączone. Możecie, zachęcam do spróbowania tego i narysowania jakiegoś przedmiotu, który stoi przed wami. Możecie potem dać znać na czacie, czy się wam udało. Myślę sobie, że z nauką, tak jak z nauką wszystkiego, jeżeli widzimy w tym sens, jeżeli jakby jest to nam potrzebne i widzimy, że to będzie nam potrzebne, to my się tego nauczymy. Myślę, że tutaj nie batem, nie, ale raczej marchewką. Wiem, że jeżeli no właśnie ktoś zobaczy, że to mu pomoże w komunikacji, na przykład w zespole, to będzie do tego dążył i nauczy się. O, a propos książek, to tutaj na przykład też mam do polecenia myślenie wizualne w biznesie, a propos. Tutaj Karolina bardzo pokazuje, jak właśnie bardzo prosto, z bardzo prostych kształtów można narysować tutaj okazniki, spotkania zespołu. I te schematy, jeżeli się nauczymy kilku schematów, to one się powtarzają. Jeżeli się nauczymy raz narysować ludzika, z doświadczenia wiem, że potem nauczymy się na przykład trzech ludzików narysować, trzy ludziki narysować i one się powtarzają, bo zazwyczaj orbitujemy wokół jakiegoś jednego tematu. Ja na przykład bardzo często rysuję książkę, żarówkę i znak Facebooka. Ostatnio właśnie patrzyłam się na moje notatki i że jest kilka takich rysunków, które non-stop się powtarzają. Więc tak, myślę, że każdy się może nauczyć rysować, ale też warto, myślę, że poprosić o pomoc, iść na warsztaty albo kupić dobrą książkę, znaleźć jeszcze osobę, z którą będziesz rysować, to już będzie super. Czyli takie przełamywanie własnych przekonań albo tego, co nas nauczyła szkoła. Tak, myślę, że o właśnie, dobrze, że o tym mówisz. Ocenianie jest inna, o właśnie. Byłam ostatnio na warsztatach z improwizacji i to jest bardzo podobne do tego, co ja robię. Mój mózg w ogóle strasznie się ucieszył, jak był na warsztatach, ale czym to się różni, jeżeli chodzi właśnie o taki improwizowany teatr, a to, co ja robię. Jeżeli ja coś narysuję, to widzą wszyscy i bardzo łatwo jest obraz ocenić. Ja kiedyś w ogóle robiłam taki wywiad w ogóle z panią psycholog, z Moniką Chochlą i wzięliśmy na warsztat to, że jeżeli ja coś narysuję, to bardzo szybko to przetwarzam, ale niestety bardzo szybko je druga osoba to oceni, że brzydkie, że nieładne, że coś. Myślę, że nie jesteśmy nauczeni jakby też na jak sobie z tym radzić i jak nie oceniać, tylko jak szukać jej wartości, bo jeżeli ja idę na spotkanie i rysuję jakiś schemat, który pomoże mojemu zespołowi rozwiązać problem szybciej, no to chodzi o tą ideę, a nie o to, czy to jest ładne, tylko czy druga osoba to zrozumie. Tak. Chyba tyle. Pewnie.
A zaczęłaś już właśnie opowiadać o tym, że rysowanie pomaga budować schematy, że już na tych konferencjach też podsumowujesz to, co mówią prelegenci. Z doświadczenia wiem, że jak się przygotowuje prezentację, no to się wprowadza w tą prezentację jakąś narrację. Mamy wstęp, rozwinięcie, zakończenie. I tutaj czego to rysowanie może nas też nauczyć na temat budowania narracji? Szybka anegdota. W zeszłym semestrze rysowaliśmy ze studentami jakby historię, storyboardy, jak używać, jak moment używania aplikacji. Tam jedna była do odbioru paczek, druga była do zamawiania przewoźników. I co się okazało, jeżeli narysowaliśmy ten moment używania aplikacji właśnie ze smartfonu, to bardzo szybko znaleźliśmy, jakby no ja i moi studenci weszliśmy w ten moment odbierania czy tam paczki, czy właśnie zamawiania przewoźnika i od razu odpalały nam się emocje, albo zobaczyliśmy siebie zziębniętych, albo zdenerwowanych, albo szczęśliwych, że ta paczka się jednak udało odebrać. Więc jakby chciałam, to jest pierwsza rzecz, bardzo łatwo, bardzo nam rysunek pomoże w znalezieniu tych emocji, których szukamy, budując narrację. Druga rzecz, rysunek na pewno pomaga nam organizować myśli i to jest, ja myślę, że w ogóle ciężko bez myślenia wizualnego, nawet bez starych post-itów, no chociażby bez podcistów, ciężko jest zorganizować dobrą opowieść, dobrą narrację. Trzecia rzecz, o której myślę, że rysując jakąś opowieść, czy to nawet jeżeli mówimy o jeżeli rysujemy klienta albo jakąś tam historię klienta, na przykład patrząc się na jakąś aplikację, to łatwiej nam znaleźć jakieś szczegóły, o których byśmy nie pomyśleli. Na przykład, jeżeli robimy badanie potrzeb, nie zawsze możemy być wszędzie, nie zawsze możemy wziąć tego klienta i zbudować jakby otoczenie, w którym będą te aplikacje używane. Ale jeżeli narysujemy badanej osobie, na przykład odręcznie, bo jest szybko i tanio, właściwą sytuację, to jesteśmy w stanie pokazać tej osobie tą sytuację. Na przykład widziałam rysunki z badania potrzeb, gdzie pan badał potrzeby osób chorych onkologicznie. I to były bardzo proste rysunki. Patrząc na te rysunki, od razu zwróciły uwagę, ojej, ale czemu to jest ta osoba sama? Albo czemu przy tym biurku nie ma czegoś tam? Albo czemu to biurko jest jakieś tam? Albo czemu to są trzy krzesła, a nie dwa krzesła? I jakby bardzo szybko badacz był w stanie znaleźć szczegóły, o których po prostu by nie pomyślał. To jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz to jest szybka zmiana perspektywy. Jeżeli właśnie wracając do tego, chociażby do tego badania potrzeb, możemy szybko zmienić perspektywę. Możemy narysować ze strony na przykład właśnie lekarza, onkologa i ze strony pacjenta onkologicznego, że bardzo, to jest bardzo, bardzo szybka zmiana iteracja. I ostatnią rzeczą, której nie jestem wielką fanką, to jest mapowanie. No mapowanie to jest na przykład, co to jest mapowanie? To jest na przykład menu w restauracji albo mapa jak działa komunikacja zbiorowa w dużym mieście. Ale mapowanie też nam pomaga jakby całą narrację wrzucić na jedną kartkę czy na jedną przestrzeń. I bardzo często mi brakuje na przykład mapowania w kursach online. Wiem, że są coraz lepsze te kursy, ale ja wchodząc często na przykład na platformę, nie widzę mapy, która mi poprowadzi i powie co, gdzie i jakby do czego się odnosi, czego się tu nauczę. Więc
to ta piąta rzecz z mapowania, mapowanie to też jest myślenie wizualne i też nam pomaga budować narrację, czyli tak, emocje, organizacja myśli, szukanie szczegółów, zmiana perspektywy i zmapowanie to są te pięć rzeczy, które pomaga nam, w którym pomaga nam myślenie wizualne, jeżeli chodzi o narrację. Nie słyszę. Masz, Ania, wyłączony mikrofon. Super, cieszę się, że w swojej wypowiedzi zahaczyłaś o to mapowanie, bo chciałabym tutaj teraz Cię podpytać o to, jak przygotować notatki w taki sposób, żeby każdy mógł z nich skorzystać. To jest pewnie niezmiernie ważne, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy robisz notatki dla klientów. Znaczy, notatki wizualne trochę z zasady służą tym, którzy są jakoś w procesie. Bardzo jakby notatki wizualne raczej nie służą osobom z zewnątrz, więc jakby to jest, to tak chciałam tylko zaznaczyć. Bardzo też lubię, jakby moim też konikiem jest hierarchia. Oprócz mapowania jest też hierarchia informacji. To, co znamy z Worda, z prezentacji, że jest tytuł, że jest podtytuł, że jest główna treść. I jestem jakby wcześniej przygotowana, gdzie wiem jakby jak wygląda ta moja hierarchia, jak znajduję to, co jest najważniejsze, jak znajduję to, co jest mniej ważne, albo jak jeżeli coś nagle się okaże, że jest zmiana i coś jest... Coś innego nagle jest ważne, to jak zmienić to na przykład kolorem, jak zmienić i tą hierarchię trochę inaczej ustawić. Więc tak, po pierwsze jestem przygotowana i znam hierarchię, mam ją przemyślaną. Jeżeli chodzi o przestrzeń, to też jest ważne, żeby dać powietrze i to trochę odejść właśnie od tego linearnego, gdzie my tak dziubdziamy, jest jeden pod drugi, a ja mamy wszystko. Wszystko jak cukierki, tylko ja wiem, że każda informacja, ta główna, potrzebuje przestrzeni. Możemy tak, jak to się też nazywa, popcorn, tak potem dokładać informacje, jednocześnie nie dbając o tą przejrzystość. Tak. Mogę jeszcze coś tu powiedzieć, jeżeli... To chyba mi trochę tutaj zdradziłaś sekret, bo to znaczy, że ty znasz te prezentacje, nim one zostaną wygłoszone, żeby już sobie gdzieś to wcześniej rozplanować na tej dużej ławce 3-metrowej? Zależy, raczej nie, ale raczej jestem przygotowana do tego, że... inaczej. Wiemy, że jest początek, że jest rozwinięcie, że jest zakończenie. Wiemy, że są główne punkty i wiem, że główna myśl będzie grubszym pisakiem, podkreślenie będzie kolorem różowym, a mniej istotne rzeczy będą cienkopisem, myślę. I raczej tutaj w ten sposób jestem przygotowana, że znam ramy i potem jakby staram się w te ramy wrzucić tam moje punkty, ale tak czy siak, tak, trochę jestem też przygotowana, jeżeli chodzi o przestrzeń, bo wiem na przykład właśnie, jak rysuję na 3-metrowej kartce, to wiem mniej więcej, ile jeden prelegent czy prelegentka, tutaj nie mogę, muszę bardzo zawężać to, co usłyszałam. Pewnie. A zaczęłaś już też na początku naszej rozmowy opowiadać o tym, że twoje myślenie wizualne i powrót do biznesu rozpoczął się po twoim urlopie wychowawczym, więc pewnie miałaś takie twarde lądowanie w tym świecie biznesowym i trudny start, więc pewnie się zastanawiałaś nad tym, jak takie myślenie wizualne wykorzystać jako swoją przewagę na rynku. To jakie rady byś dała innym, żeby właśnie takie niekonwencjonalne umiejętności wykorzystywać jako coś, co nas wyróżnia? Na pewno takie najprostsze, co mi przychodzi.
To jest rysowanie. Ale o co mi chodzi? Jeżeli prowadzimy na przykład profil, nawet taki profesjonalny na LinkedInie, jeżeli się przełamiemy i zaczniemy najprostsze rysunki pokazywać, gdzie gdzieś tam sprzedajemy swoją ideę, to jakby jakieś takie kropki, które połączyliśmy, to może być magia, jeżeli też właśnie fruwają często gdzieś po LinkedInie, bo ktoś tam narysował krzywego chłopka i wszyscy się zachwycają i o to chodzi. Więc na pewno bym polecała to robić. Ostatnio prowadziłam kurs Rysuję w swoim biznesie właśnie z tego tematu. Miałam kursantów z różnych branż, gdzie starałam się pokazać, jak w prosty sposób narysować spójną grafikę, dobrze skomponowaną. Oczywiście one nie, umówmy się, wszyscy wiemy, że one nie będą idealne, ale one były o tyle wyjątkowe, że ci moi kursanci bardzo często to były osoby, które nie miały wiele wspólnego z rysowaniem. Więc tak, na pewno myślę o tym, żeby zacząć rysować. Druga rzecz, która też się z tym wiąże i która mi pomaga jako przedsiębiorczyni, nie bycie przedsiębiorcą, to myślę, że jest to nauka, to jest to, że pomaga mi po prostu w uczeniu się, bo jestem non-stop na jakimś kursie i jakby to jest jakby naturalne, nie? Że ja po prostu robię notatkę wizualną, czy sobie coś zapiszę i staram się uczyć. Wiadomo, że staram się od razu to wydarzać, nie? Ale to myślę, że gdzieś tam te notatki są naturalne dla mnie. Też pomagają mi w podejmowaniu decyzji, ponieważ rozrysowany problem to jest już połowa sukcesu. Jeżeli wiem, jakie mam pytanie zadać i jak chcę to narysować. I ostatnią rzecz, jeżeli chodzi o bycie przedsiębiorczynią, to to, że rysując na pewno wyróżniam się i łatwiej mi jest narysować korzyści dla moich klientów, bo wiadomo, że się mówi o tym języku korzyści, ale jeżeli ja wiem, co ja chcę powiedzieć i jeszcze to dodam do tego ten mój rysunek i nawet myślę, że to nie musi być rysunek podręczny, ale chociażby zrobienie infografiki w jakimś programie, na przykład w PicCharcie, to jest jakby ogromna wartość i ma, wiecie, taki trochę ludzki, trochę ludzkiego wymiaru i robienie takiego wyróżnika. Czy my się słyszymy, bo coś mi przerwało? Okay, słyszymy dobra. Się jak najbardziej. Bardzo mi się w ogóle spodobało to, co powiedziałaś na końcu, czyli że powinniśmy robić biznes jak ludzie, a skoro nasz mózg lubi obrazki, to posługujmy się tymi wizualnymi różnymi wyróżnikami i naszymi myślami i pokazujmy, że jesteśmy ludźmi z krwi i kości, a nie biznesem. I to jeszcze dodam tylko, że są w ogóle badania, które mówiły, że na przykład jeżeli chodzi o czcionkę, to o wiele więcej zwracamy uwagę bardziej na tą czcionkę nieidealną niż na Ariela z Worda. Więc tak tylko wrzucam. Ja się nie dziwię, że nie zwracamy uwagi na Ariela. Jest to najbrzydszy font, który można sobie wyobrazić. Ja tutaj wciąż zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie, bo jeszcze przez chwilę tutaj z Państwem będziemy. A ja chciałabym właśnie tutaj tak płynnie też zahaczyć o to, co mówiłaś, że niedawno prowadziłaś kurs z rysowania w swoim biznesie. To opowiedz mi proszę, jak ty takiego myślenia wizualnego uczysz innych ludzi? Twoje sekrety, skuteczne narzędzia. Wszystkie ci powiem. Tak poważnie.
Dla mnie myślę, że chyba tą najważniejszą rzeczą jest przekonać, no, wracając do tego, o czym już mówiłyśmy, czyli do tego, żeby przekonać, że umiemy rysować, więc najprostsze, najfantastyczniejsze ptaszki. Ja wyślę potem Państwu link może do tego ćwiczenia, gdzie bawimy się i rysujemy takie najprostsze ptaszki. Ptaszki baskrowe ja je nazywam. Albo właśnie rysujemy, albo bawimy się jakieś kreatywnie, to 30 półek, o których też wspominałam. Albo bawimy się jakieś metafory rysunkowe i to jest, myślę, że to jest chyba taka największa radość. Jak już jest ten uśmiech, jakieś takie rozluźnienie, to już potem to jest myślę, że połowa lekcji, połowa sukcesu. Drugą rzecz, inaczej w ogóle, jak robiłam ankiety przedkursowe, to jest najczęściej słowem, które się najczęściej pojawiało, było słowo spójność i kompozycja. Więc też właśnie zwracałam uwagę na to, że moi kursanci mieli poczucie, że właśnie, że nie umieją spójność i kompozycji, więc tutaj od razu też zwracałam uwagę na to, jak rysując pierwszą postać, jak zrobić tak, żeby ona już była, żeby już walczyć o tą kompozycję, o tą spójność. Rysowaliśmy, znaczy dla mnie też jest ważne takie rysowanie najprostszych rzeczy. I właśnie to, o czym też wspominałyśmy. Rysujemy ikonki, które są związane właśnie z biznesem, na przykład, czyli żarówka, jak przy pomocy trzech kresek narysować żarówkę. Jak się bawić potem tym rysunkiem, jak można tą właśnie żarówkę zmieniać. No to było też takie, myślę, że to się bardzo dobrze sprawdziło. Jak właśnie bawiliśmy się, braliśmy na warsztat jedną ikonkę, jeden rysunek i sprawdzaliśmy, jak będzie wyglądała w różnych wariacjach. Uczyliśmy się też, uczyłam też, też o tym wspominaliśmy, hierarchii, czyli jak dbać o to, żebyśmy wiedzieli, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne, jak używać mądrze koloru, czyli właśnie, jeżeli używamy koloru już, jestem taką zwolenniczką, że używamy jednego, może dwóch kolorów, jestem bardzo tutaj taka oszczędna. Jeżeli już używamy koloru, no to kolor jest po coś. Jeżeli albo jakoś tam nas identyfikuje, ok, ale jeżeli myślimy o hierarchii, no to właśnie to używamy tylko w momentach, kiedy chcemy coś podkreślić. Trochę estetyka potem wydaje mi się, że wyjdzie samo w pani. I ostatnie co, to walczyliśmy o spójność i zwracaliśmy uwagę na to, jak zrobić, czy notatki, czy właśnie rysunek, jak walczyć o tą spójność, czyli jeżeli dodam jeden kolor to na jednym rysunku, to fajnie, żebym go dodała na każdym pozostałym, chociaż gdzieś. Albo jeżeli używam jednej grubości kreski, to żeby była na każdym następnym rysunku, czy tam na każdej następnej informacji. To są takie bardzo proste gdzieś rzeczy, znaczy bardzo dla mnie. Oczywiście, że mam świadomość tego mojego, jak się mówi, klątwo wiedzy. Myślę, że mam świadomość i starałam się właśnie te proste dla mnie rzeczy sprzedać, jak najbardziej rozpakować to i te w takich mikroporcjach podawać. Czy mam jeszcze coś dodać? Ja cię zaraz tutaj podpytam, bo opowiedziałaś mi o tym, jak pracujesz z ludźmi w swoim biznesie, jak tutaj na kursach i w mediach społecznościowych zachęcasz do tego, żeby zacząć rysować. A czym to się różni od pracy ze studentami? Bo też wiem, że prowadzisz zajęcia ze studentami, więc czy masz tutaj jakieś różnice albo jakieś chytre triki dla studentów?
Trochę tak samo, a trochę inaczej. Na pewno u studentów skupiam się bardziej na tym prowadzeniu narracji, na tym aspekcie projektowym, bo robię zajęcia dla przyszłych designerów. Więc co jest wspólne? Zaczynamy też od tych najprostszych rzeczy, też od ptaszków, też od kropek, też od kresek. I mimo tego, że studenci mają już jakieś tam zasoby, no bo już są po rysunku, to znowu się trochę wracamy do tego prostego rysowania, do szukania tych najprostszych. Szukamy tego rysunku, który jak najlepiej przedstawi ideę. Więc tak tutaj idziemy bardziej idziemy w temat właśnie storytellingu, właśnie tej narracji. I też jeżeli chodzi właśnie o projektowanie aplikacji, to jest takie unikalne, co robię tylko właśnie ze studentami na WSE. A pozwalasz studentom być nieoszczędnymi, czyli mogą używać więcej niż dwóch kolorów? Nie pozwalam. Nie, ja tutaj, jeżeli chodzi o przekaz i komunikację, to ja tutaj raczej mają ograniczenie do jednego, dwóch kolorów. Czyli idziemy w minimalizm. Bardziej bym to nazywała może oszczędność i skupienie się na temacie. Tak, bo jeżeli mówię, jeżeli wracamy do... może tutaj wrzucę następną książkę, którą bardzo polecam. To jest w ogóle komiks Scotta McCloud. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. To jest fantastyczną książką. I on tutaj cudownie jakby rozbija komiks na części pierwsze i mówi nam o tym, jakby to się bardzo wiąże z myśleniem wizualnym. Scott McCloud mówi o tym, że jakby jeżeli rysujemy postać, on to nazywał cartoon zamiast na przykład tak. Jeżeli rysujemy taką bardzo prostą, schematyczną postać, to ma na celu skupienie się na jakiejś idei. Jakby jeżeli patrzycie się teraz na mnie, no to widzicie tak, tu jakiś niebieski kolor, tu jakieś słuchawki, za tą twarzą idzie jakaś tam historia, myślicie, że raczej mieszkam gdzieś w Europie albo nie wiem, na przykład gdzieś w Europie raczej, no jestem kobietą i jak za moim widokiem, za tym, że mnie widzicie, idzie o wiele, wiele informacji. A jeżeli chcemy się skupić na clue, na tym chcemy jakąś przekazać właśnie ideę, coś, gdzie chcemy się skupić tylko na tej perełce, to jeżeli użyjemy prostego obrazku, tak zwanego na przykład kartuna, czyli kółka dwóch trzech kresek przedstawiającego człowieka, to wyrzucamy wszystko, co jest niepotrzebne. I to jest ta cała magia właśnie myślenia wizualnego i komiksu. Oczywiście w komiksie też jest jakby wachlarz, on też o tym pisze, ale jeżeli myślimy o takim najprostszym komiksie, to on to jakby wyrzucenie wszystkiego, co jest nam niepotrzebne, pozwala się nam skupić na tym, co jest najważniejsze. I wracając właśnie do tego pytania, dlatego też nie staram się być oszczędna. No właśnie, bo kolor ma nam pomagać, a nie przeszkadzać. Tak samo jak każda, fajnie, żeby każda linia, którą rysujemy na przykład w komunikacji z drugą osobą, też miała cel. Tak. Rozumiem.
A gdybyś tutaj, bo już zbliżamy się do końca naszego spotkania, i gdybyś tutaj naszych słuchaczy miała przekonać do tego, żeby zaczęli rysować, to użyłabyś sloganu, czy byś im to narysowała? O, inaczej. Przygotowując się do naszej rozmowy, ja przeszlę potem wam moje notatki, które robię na zlecenie, ale przygotowując się do naszej rozmowy, zrobiłam taką nieidealną moją notatkę. Rozrysowałam sobie, no, czego się mogłam mniej więcej ani po tobie spodziewać. Zaznaczyłam sobie kolorem, gdzie chcę, żeby moje myśli poszły. Więc nie mówię, że się mało przygotowałam, bo siedziałam i tam, nawet dzisiaj z czatem GPT przepytywałam czat dzisiaj. Nie mówię, że się mało, ale wiecie, mam tą jedną kartkę przed oczami i ja wiem mniej więcej, gdzie mam uderzyć, co mam zobaczyć, żeby się po prostu nie zgubić. Więc chyba dla mnie chyba to jest myślę, że najlepsza reklama do tego, że ja naprawdę używam tego mojego myślenia wizualnego, nawet jeżeli ono jest tak nieidealne, jak tutaj patrzyliście. Czyli narysowałabyś nam zachętkę do tego, żeby dołączyć do grupy rysujących ludzi. Tak, to mogę potem wysłać. Super. Ja ci bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy tutaj z nami byli, zadawali pytania, byli aktywni, wytrzymali przerwy techniczne i dowiedzieli się tego, jak w najlepszy sposób zacząć rysować. Naszym gościem, a gościnią była skrypka, edukatorka oraz wykładowczyni akademicka Karolina Adamczak. Wszystkim, którzy nie byli z nami od początku dzisiejszego spotkania, przypominamy, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. Po więcej informacji zapraszamy na stronę, do której link zamieściliśmy w opisie spotkania. Zapraszamy również na kolejne webinary Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. W międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Designu, na YouTubie i w serwisach podcastowych, m.in. na Spotify. Tym samym dziękujemy, życzymy dobrego wieczoru poniedziałkowego i do usłyszenia na następnych spotkaniach krakowskich. Dobra. Dziękuję ślicznie za zaproszenie, za prowadzenie. Super. Pozdrawiam.